Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Przygód Andrej Morettiego, a w zasadzie nie cześć, ani nie ciao, a Ola, ponieważ jesteśmy oczywiście piłkarzem Arreyiumaryjlu lubię futbol. Zobaczymy, słuchajcie, jak pójdzie nam przeciwko zespołowi z Ligi Włoskiej. Spotkamy paru dobrych znajomych z, z Serie A, ponieważ Atletico w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów trafia na Rome. To, co ważne, to jest nasz debiut po raz pierwszy co prawda jeszcze z ławki rezerwowych ale usłyszeć mogliśmy The Champions no a teraz mam nadzieję że będziemy mogli usłyszeć wrzawę na Wanda Metropolitana po tym jak zdobędziemy pierwszą naszą bramkę w lidze mistrzów chyba że ja grałem w lidze mistrzów hm. ale nie wydaje mi się Bierzemy wyższą ocenę, ponieważ ja chcę tutaj od razu strzelić, e, ja jestem przekonany, że uda nam się tutaj naprawdę coś niesamowitego, Merino ponad bramką e, zrzutu wolnego, e, widzimy, że jest tu m.in. Smalling w Romie, ale jest także Kepari balaga, e, jest Andre Silva, e, ciekawe, Al Mustari. Musrati przepraszam e, Klajwert w Romie Tak sobie śledzimy te nazwiska Żeby zobaczyć kim oni w ogóle tu dysponują Jest e, Paulope, e, Paul Torres. Paul Torres Tami Abraham pozostał Nie wiem kto tam wbiega z dwudziestką trójką No chyba to jest ten e, To jest chyba ten Silva właśnie Jorentę ładnie tutaj z Klajwertem e, Bardzo zaniepokojeni kibice Zupełnie jakbyśmy tutaj grali Nie wiem w fazie Pucharowe, ja to bez przesady, na spokojnie jeszcze. E, zobaczymy, czy uda się to wybić. Nie. Silva doszedł do głowy, y, ale no, bez konsekwencji, prawda? E, zatem m, teraz rozpoczynamy od bramki. Ten Jorenty gra na dziwnej pozycji, bo ja mam wrażenie, że on gra jakby na prawym obrońcy w czwórce. Co tak troszeczkę ciężar dla niego to musi być, ale no, co zrobić. E, ładna wymiana piłek. Ja od razu zgrywam do Feliksa, ależ to była akcja! Słuchajcie, no to wyglądało naprawdę nieźle. I że żało potrafi piłkę kopnąć tak mocno, to się nie spodziewałem. Jak na razie spokojny e, jest o wynik tego starcia e, Simone, co widzimy. Było blisko. Było naprawdę blisko. Zobaczcie to uderzenie. Szeroko rozstawione nogi. Nie daliśmy nikogo do siebie do, nikomu do siebie dojść. Kepa, Ridza, Balaga. Niby wiedział co się tam dzieje, ale trochę chłop nie wiedział. Nie wierzę w to, że on był przekonany, że ta piłka nie leci do siatki. W sensie innemu bramkarzowi może bym uwierzył. Ale Kepie... Hmm, hmm, nie jestem przekonany. Ach, myślałem, że tutaj uda nam się e, złapać na na błędzie jednego z zawodników Romy. Ładne przerzucenie. Zaniolo pięknie mija naszego obrońcę i zobaczmy, co się tutaj wydarzy, bo włoski talent dośrodkowuje, ale na szczęście Jan Oblak bez problemu. Ja proszę o podanie, bo tam mam bardzo dużo przestrzeni. Zobaczcie, Oblak zgrywa od razu i jak celnie. E, on zrobił wszystko dobrze, to ja zepsułem e, to posiadanie. Zszedłem nawet nisko do Abrahama, ale już wracamy na pozycję, bo nasi obrońcy radzą sobie z tym bez trudu. Hermozo e, ładnie tej piłki się e, pozbył. E, napęd Zaczynamy już akcję Manu Sanchez. Bardzo fajnie pracuje. Żał, Felix. E, zobaczymy. Proszę o dogranie, Felix. Uderzenie zablokowane. Niestety gdzieś tam zdjęta mi ta piłka. No ale współpraca z Felixem to jest naprawdę coś e, przyjemnego. Nie udało mi się tej piły zablokować. E, pracujemy w odbiorze, ale jeszcze. Jeszcze nieskutecznie. No jak na razie pecha mamy w tym Atleti, bo sporo sytuacji, ale za każdym razem albo dobra postawa bramkarza, e, albo gdzieś e, gdzieś troszeczkę szczęścia brakuje, bo nie mogę powiedzieć, żeby była jakaś jednoznacznie zmarnowana przeze mnie okazja. Zobaczmy, proszę o podanie jeszcze po ziemi, e, dostaje piłkę. Felix uderzenie nie ma asysty, bo broni bramkarz. Jeszcze próba zgrania. E, jeszcze walczymy tam w polu karnym Torejra ofiarnie. E, po stronie rywali, bo przecież Toreira nie gra. W w Atletico, um, tylko Lucas Torreira. E, właśnie, przy, a nie, to nie on przy piłce. Teraz jest przy piłce e, w, w, w barwach e, Romy. Pasuje tam spoko, spoko wybór. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Jeszcze, bo jest Abraham. Wyjdź, wyjdź, wyjdź wycianek wyjdź wycianek Dobrze, oblak tam asekurował, bo to się mogło e, naprawdę źle skończyć. Ja proszę o podanie. Proszę o piłkę. Zobaczymy, czy będą w stanie to przegrać. E, był w stanie, walczył o główkę. Ale mój piłkarz nie wyskoczył nawet. No, to ciekawe. No nic, trzeba się z tym pogodzić. Eee, Stefan el Sharawi. Nie wiem, czemu ja schodzę z nim tak bardzo. Eee, wracamy już tam, gdzie być powinniśmy. A Czelik, wydawało się, że jeszcze nabił go, ale niestety wydawało mi się źle. Eee, tutaj mamy bronić, no to bronimy. Czolokarze, to piłkarz słucha. Eee, na szczęście nie udało się dośrodkować z tej akcji. Ale trzeba uważać, bo naprawdę groźnie było. Na szczęście czysto e, zachowali się nasi obrońcy. E, no i zobaczmy, czy uda nam się dojść do tej piłki. Tak jest. Wyganiam się sam do boku, bo wiem, że samemu tutaj nic nie zrobię, więc muszę po prostu mieć przestrzeń. E, I sam. I Bamba. Czemu on dostał w ogóle tą piłkę? Tego nie rozumiem odrobinę, bo. Bo pewnym był fakt, że on to, to w ogóle nie może nic zrobić. No, nie znam, no ale ja jestem i tak zadowolony, że udało mi się tutaj, wiecie, yy, że udało mi się w tej akcji zrobić dobrze. Pytanie tylko, na jakiej ja gram pozycji, bo mam wrażenie, że nas trochę przeniosło gdzieś do boku. No, nie wiem, dobra. E, gramy sobie z Felixem, ale ten oddaje piłkę w fatalny sposób. E, no i wydaje się, że w tym meczu możesz już niewiele zmienić. No, zobaczcie, czekajcie, trzymam L1, bo jestem ciekawy, gdzie nas wygoni. E, są zmiany. Bamba e, się zmienia z moratą, bodaj, ale to nie ma wpływu na naszą pozycję. No dobra, nieważne. Świ świetne to podanie było. Nie zapomnę go nigdy. E, Merino, na raty. Ja jeszcze walczę. Dobrze, 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 dobrze. Leć, leć, leć. To był dobry wślizg. Szkoda, że nie zauważył tego e, nasz tutaj oceniający nas e, bocik. E, schodzimy tu, żeby przypresować. I zobaczcie, trzymamy L1 i pytanik nas L1 zapędzi. No jak nic, zapędza nas do boku. No nie wiem, dziwne są wyroki tych, e, tych, tych menadżerów. No, tak czy siak. Spalony jeszcze parę wirtualnych minut, więc jest szansa, żeby coś tu zrobić. Schodzi Żał Felix, e, wchodzi e, Luis Suarez. No ciekawe, mamy teraz trzech klasycznych napastników. Piłka w ogóle była zgrywana do mnie, trochę tego nie rozumiem. No ale dobra. Ja stoję i krzyczę, żeby chłopaki presowali, ale stoję tam, gdzie Simone chciał, żebym stał, więc stałem. Eee, no i nie mówcie, że to będzie kolejny mecz bezbramkowy, no. Ładnie teraz e, udaje nam się piłę przechwycić, więc może jeszcze coś z tego będzie. Eee, jest Morata, ja dostaję futbolówkę, rozszerzam tę akcję, eee, czelik, jest uderzenie Merino, słupek! Ratuje bramkarza. No gdzie ja powinienem być według tego? Czekajcie, no bo to jest, to jest naprawdę dziwne i miałem słabe ustawienie się, w akcji ofensywnej, ale to było jakby ustawienie się defensywne, nie wiem. Dobra, wyjdźmy tu z presem, może się uda przyjąć tę piłkę, niestety nie udało się. Zatem kończymy pierwsze spotkanie, no nudne, mieliśmy tam jakąś okazję, e, ale trzeba przyznać, że tutaj taki bezjajeczny mecz, taki po prostu e, nudy straszny i największą, najwyższą ocenę w naszej drużynie miał e, Jan Oblak, więc to też o czymś świadczy, prawda? E, zadowolony mimo wszystko ze mnie był Cholo Simone. My gramy teraz z Walencją i zobaczymy to spotkanie. Znów wejdziemy z ławki. No, jak na razie, słuchajcie, ciężko przebić nam się do składu. Wchodzimy na lewego napastnika. Będziemy tutaj razem z Alvaro Moratą. Więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Kibice na Wanda Metropolitana, mimo gorszej pogody, są. Oj, brzydkie te stroje. Strasznie ma. Ma. Ach, myślałem, że zdążę. Bardzo bliskie stroje ma Walencja. E, no dobra, ja muszę już się ustawiać dobrze, e, bo ja jestem lewym napastnikiem, a zszedłem do prawej strony. Możesz to grać? Dobrze. Ale dziwnie. Byłem przekonany, że ja tę piłkę przyjmę. Już, już się obracałem do strzału, a ta e, przyleciała gdzieś obok mnie. No dobrze, no, zdarza się. E, wybicie bramkarza nie najlepsze, bo wydaje się, że tę piłkę zbierzemy. Morata do mnie, a ja finezyjnie po długim, ale... No niestety, za wysoko, nie najlepiej przygotowana sytuacja do strzału kończy się No, takim uderzeniem, jakie widzieliśmy przed chwilą. Rozgrywa bramkarz, Bamba wygrywa główkę, ja zbieram drugą piłkę. Oj, ojoj oj, oj! No to musiała być kartka. To musiała być kartka, dobrze się zastawiłem. To jest w ogóle słabe w tych karierach, że nie mamy. To jest w ogóle słabe w tych karierach, że nie mamy tych. Nagród za to, że zostaliśmy sfaulowani. No bo to powinno być normalnie nagrodą, że, że ziomo mnie sfaulował. E, to powinno być wynagrodzone mi w jakiś sposób, no, no bo ja wymusiłem ten faul. Tak samo jak ktoś na tobie zrobi rzut karny, to powinno być, wiecie, no powinien być z tego jakiś mały plusik. No teraz czysto teoretycznie powinno być więcej przestrzeni, więc jeżeli nie zdobędziemy bramki, zarówno ja jako Moretti, jak i Atletico jako drużyna, to będzie naprawdę źle. i myślałem, że dolecę do niego na wślizgu, niestety tak się nie wydarzyło. Racic, Karasko, Proszę bardzo, karasko, e, nie ma z nami. Ale przyznam szczerze, patrząc w ogóle na potencjał tej drużyny, to jakoś aż tak bardzo jego braku e, nie czuć. Felipe ładnie rozgrywa. Ja troszeczkę byłem na spalonym, ale już z niego wróciłem. E, teraz dziwna ta akcja, ale udaje mi się urwać. No tam byłem faulowany, no przecież, panie sędzio, no ja wiem, że jestem kawał chłopa i że e, jakby no... Na takich zawodnikach czasami gwizdzę się inaczej, no ale to powinien być faul, a to powinna być bramka. Tu mogę mieć pretensje tylko do siebie i też do mojego piłkarza, że nie strzelał prawą nogą, bo wydawało się, że może. Proszę o tę piłkę, uderzenie, jeszcze się nie uda, ale zastawiamy się. Staram się tu w polu karnym poszukać opcji do dośrodkowania, tylko że tam nikogo nie było, dopiero teraz wpadł Morata. No i mamy dzięki temu plusu menadżera. No, ale czemu wszyscy piłkarze wyszli z pola karnego, e, i kiedy my atakowaliśmy, tego odrobinę e, nie rozumiem. No nic, najgorsze jest to, że cały czas mamy tę blokadę strzelecką, i, e, i, i to czuć, że jesteśmy po prostu zblokowani. Niektórzy napastnicy tak miewają, nie miewa tak Robert Lewandowski. E, dlatego jest geniuszem futbolowym. E, nie miewa tak raczej Karim Benzema. E, dlatego jest geniuszem futbolowym. A reszta świata, e, reszta dziewiątek miewa takowe problemy. Zobaczmy, bo tu jest miejsce. Morata, gościu, podaj tę piłkę wcześniej. I wtedy będzie ok. Moretti, zagraj to wcześniej. Wtedy będzie ok. E, a teraz. Udaje nam się przechwycić. Bamba. Uderzenie zablokowany ja Jeszcze myślałem, że do tego dopadnę. Nie. Ale de Paul zgrywa. Ja jeszcze w polu karnym uderzam. Zablokowany ten strzał. Jeszcze próbowałem do tego dopaść. Ale nam się nie udaje. No na pewno jestem napastnikiem aktywnym. Tego mi nikt nie zabierze. Ale fajnie by było, żebym powrócił do tego, żeby, żebym był napastnikiem skutecznym. Napastnikiem, który zdobywa dużo goli. E, bo, bo jak na razie aktywność e, jest. Tylko, że tych, tych wykończeń nie ma. E, tam nie zagramy. Zagramy do środka. E, jest Bamba. Jest Morata. Jest zablokowany blokowany Morata, gdyby Ma Maradasz Fili wy, 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 wypluł tę piłkę, to byłem gotowy na dobitkę, no ale nie wypluł. Wygrywa piłę Merino, ja próbuję minąć obrońcę, to się udaje, uderzenie po długim lewą nogą, ohoho! Tośmy się z kibicami Atleti przywitali wreszcie. Pięknym golem w stylu Denisa Berkampa chociaż tak naprawdę powoli można o takich bramkach mówić, że to jest styl Morettiego, wyciągnięty obrońca, zrobiona przestrzeń, no i w tę przestrzeń rzucamy sobie piłkę przyjęciem, bardzo dobre uderzenie lewą nogą, no tutaj złe ustawienie też golkipera, bo dał nam bardzo dużo przestrzeni, Maradaszwili miał e, pretensje do wszystkich, ale powinien mieć także pretensje do siebie, ja wiem, że bramkarz, e, który puszcza piłkę po krótkim rogu zwykle jest z takiej bramki rozliczany, i że tego ma pilnować, ale on się przesunął tak bardzo, no że tutaj bez zastanowienia można było tę piłę ładować prawie na ślepo gdzieś w prawą stronę, i było, było duże prawdopodobieństwo, że znajdzie ona drogę do siatki. Pytanie tylko: no, wydaje się, że będziemy zawodnikiem meczu. Pytanie tylko: czy ta bramka da nam zwycięstwo? Czy. Czy może jeszcze dołożymy jeszcze jedną i, i, i tutaj będziemy już w ogóle absolutnym e, game changerem. Zobaczymy, jak na razie to uderzenie e, no Oblakowi nie, nie sprawiło e, problemów. A zobaczcie, ja poprosiłem... Na co ostrożnie? Aha. Ja poprosiłem o podanie i to podanie niemal od razu zostało wykonane, więc naprawdę szanuję e, pana Jana Oblaka za to, jak to zgrał. E, I teraz... Na spokojnie Oblak mapił, a ja mam mnóstwo przestrzeni na boku. Widzicie? Ja proszę o podanie, on to zgrywa. Jest to miła e, odmiana od Berndaleno. E, teraz jeszcze walczymy w polu, ale tutaj ciężko było cokolwiek zrobić. E, natomiast zaliczyliśmy przech przechwyt i to jest istotne. Manu Sanchez teraz gna sam w kierunku bramki. Manu Sanchez! Ależ to zepsuł chłopak. No to, to, to muszą być bramki. Tego typu. To muszą być bramki. Teraz ja uderzam, ale e, to chyba był w ogóle by rzut rożny, gdyby piłka wy, wyszła za boisko. Wyjdzie ale na aut, chyba że nie wyjdzie, wyjdzie. E, no, już naprawdę jesteśmy coraz bliżej tych trzech punktów. Ja proszę o podanie, oczywiście nie ma spalonego. Jeszcze próba dośrodkowania, e, ale niestety kiepskie. Nie, jakby wygrał tą głowę, to by nie było złe. Bardziej bym powiedział, że, że średnie. Eee, nie no, dobra, było kiepskie. Eee, Ruben Garcia teraz szuka gdzieś kolegów, stara się tę akcję zapoczątkować. Jest Gaja bardzo wysoko grający jak zwykle, eee, a De Ketelar moim zdaniem był na spalonym. Nie był! No i mieliśmy dużo szczęścia. Teraz ważne, żeby wygrać tą główkę. To się udaje. Eee, Luis Suarez, no na dużym spokoju przyjął tą futbolówkę. Teraz gramy jeszcze na górę. Ehm. Eee, no, Morata to był chyba, tak? E, ograny przez obrońcę. Szkoda, bo wydawało się, że z tej e, akcji możemy coś wykombinować. A Luis Suarez w ogóle wchodzi na bok, e, więc bardzo ciekawy wybór e, trenera. Teraz dobrze założyliśmy ten pressing i kończymy to spotkanie jednobramkową e, przewagą. To, co najważniejsze, e, tę przewagę, tę bramkę zdobyłem ja. Więc to cieszy najbardziej. No, że witamy się z kibicami golem jakże wartościowym, oddającym 3 punkty. No i powoli zaczynamy się spłacać, no bo jednak Atletico wydało za nas pieniądze chyba większe. Nie no, na pewno większe niż za Żao Felixa, więc jesteśmy w ogóle ich rekordem transferowym. E, jesteśmy naprawdę zawodnikiem, który tutaj powinien być. E, no, 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 który musi się spłacać, który musi się opłacać. No i mam nadzieję, że uda nam się to między innymi w spotkaniu z Levante, To jest spotkanie, w którym widzimy wreszcie formację. Gramy 4-4-2 płaskie. To jest ważna informacja. E, tym razem chciałbym e, e, zobaczyć, jak w tej formacji za funkcjonuje Moretti, który zdobył bramkę, więc to jest fajne i to była w ogóle dominacja w tym meczu 7 strzałów, 7 goli e, i wygrywamy z Lewantę. E, co prawda niezbyt zadowolony Simeone. Jeszcze nie mamy tak silnej pozycji, żeby się wiecie, tutaj dobrze poustawiać, e, ale mam nadzieję, że uda nam się ją zdobyć. A czy tak będzie? O tym wszystkim przekonać się w kolejnych odcinkach. Za dziś wielkie dzięki.